Artur Mazur, Klatka po klatce. Jesteśmy w Paryżu przed galą XTBK KSW 93. Ze mną Artur Ostaszewski, właściciel grupy Shocker MMA. Witaj Artur. Cześć, witaj. Dzień dobry. E, zacznę tak trochę przewrotnie. E, lubisz showmanów? Hmm. co, z jakimś umiarem, no to myślę, że tak. No. Nie, nie ma tragedii, no, jak jest wszystko w jakichś granicach rozsądku. Czy w granicach rozsądku były słowa Wilsona Varelli yy, przed pojedynkiem z Marianem Ziłkowskim, pojedynkiem, który ciebie tutaj do, do Paryża sprowadził? Bo, bo padły mocne słowa, że Marian nie zachował się jak mistrz, nie uszanował kibiców na stadionie narodowym, nie uszanował Salahdina Parnasa, nie wychodząc do pojedynku, i że w sumie, jakby taka sytuacja miała się powtórzyć tutaj w Paryżu, to Wilson. Chyba musi zmienić w ogóle ksywę z prototyp na, na showman jest w stanie walczyć z Marianem nawet w szatni. No więc jak to odbierasz? To jeszcze jest w ramach zdrowego rozsądku, czy już nie? Wiesz co, jak ja to odbieram? Myślę, że tak naprawdę są dwa powody, z których wynika ta, taka postawa Wilsona. Po pierwsze, myślę, że i to jest ten ważniejszy, myślę, powód, czyli wszyscy wiedzą, że Marian spokojny, metodyczny i który prowadzi walkę po swojemu nie daje się podpalić, nie musi nic udowadniać tylko robi swoją robotę i, i, i punktuje, kłuje tymi prostymi czasami i, i wszystko widzi, jest spokojny. To jest Marian, którego on sobie nie życzy na pewno w klatce. E, więc myślę, że wszystkie działania, które mogą prowokować Mariana do tego, żeby nie wiem się odpalił, żeby chciał coś udowodnić, żeby e, go rozdrażnić, przez co może straci trochę koncentracji, może może jakoś wejdzie bardziej furiatycznie w tę walkę. To myślę, że są działania zamierzone, więc taki jest tego cel tak samo dzisiaj na ważeniu, które za no nie wiem, pięć godzin z kawałkiem się zaczyna. Ja spodziewam się, że będzie coś się działo, nie wiem czy odepchnie, czy będzie jakoś prowokował Mariana, ale myślę, że, że oni mają taki na to pomysł po prostu, żeby mu puściło ciśnienie. No a druga sprawa jest taka bardzo chyba no, prozaiczna, czyli po prostu waga próbuje zwrócić na siebie uwagę, tak? Próbuje, tak jak to nazwałeś, showman no, próbuję zaznaczyć swoją obecność, w jest u niego, no poniekąd to rozumiem, ja bym tego tak nigdy nie zrobił, nigdy bym swojego zawodnika też nie namawiał do takiej postawy. Kto ze mną pracuje, ten wie, że raczej nie mam takich zapędów jakichś, wiesz, na zasadzie, a weź go wyzywaj, a weź coś tam zrób. Natomiast, no, life is life, no, dorosły facet, jeżeli tak ma ochotę i to jest to, to w czym czuje się dobrze, no to spoko. Natomiast problem jest taki, że... Słowa słowami, jak sam wiesz, no, ten sport nie wybacza nic i jest y, bardzo y, jakby, no, właśnie niewybaczający mocny słowa słowami, no ale jak się zamknie klatka i pójdzie czas, to już się nie gada, nie? To już się robi robotę i, i tam już mu nic nie pomoże. No, co on tam sobie może gadać? No wiesz, wrzuciłem ten cytat na Twittera, żeby jakoś, przynajmniej na małej grupie sprawdzić, jak ludzie odebrali te słowa i te głosy były podzielone. Z jednej strony Maciek Turski napisał, że merytorycznie jest to po prostu głupota, no ale z drugiej strony odpisywali być może hejterzy Mariana, bo się w pewnych kwestiach wypowiada bardzo odważnie, a może też nie hejterzy, nie szufladkujmy, ale były takie głosy, że w sumie no to, co, to, jak wygląda kariera Mariana w ostatnich miesiącach, daje powody do takich słów ze strony Wilsona. Ostatnio sprawdziłem, 10 lat e, mam Twittera i już się nauczyłem przez ten czas, będąc e, bliżej czy dalej, ale cały czas jakby w obrębie społeczności MMA Twitterowej, że to jest tak bardzo zakrzywione zwierciadło i tak bardzo to, co się dzieje na Twitterze i opinie na temat czy zawodników, czy dal czy czegokolwiek na samym tym Twitterze MMA nazwijmy, są tak dalekie od odbioru ogólnego, jest to tak wąskie, tak mm, już nawet bym powiedział, jakieś takie we własnej egzaltacji pływające grono ludzi, że no przyjmuję to, co mówisz, natomiast no nie robi to na mnie wrażenia. No, jeszcze się nie zdarzył taki, żeby się wszystkim podobał. No. No, dla mnie też nie jest wyrocznie, dlatego podchodzę z dystansem do tego. Zastanawiam się, czy ty przed tym pojedynkiem masz jakieś obawy? No trudno w to uwierzyć, Artur, ale to już prawie dwa lata. Od, minęły od czasu ostatniego pojedynku Mariana, i tak szczerze powiedziawszy, no na ważeniu tutaj porannym prezentował się wyśmienicie. Nie widziałem tam zmęczenia robienia, robieniem tego limitu, ale w sumie chyba wszyscy zastanawiamy się, jakiego Mariana Żółkowskiego w klatce zobaczymy. Przygotowanego, spokojnego, yy, wiedzącego, co ma zrobić, i tak jak dzisiaj odpisałem Mateuszowi Bolkowi na Twitterze, właśnie yy, wspomnianym wcześniej. Jak jest spokój i jest ta taka fajna cisza, pewność przed tą walką, a reszta przyjdzie sama, bo Marian wszystko ma w rękach i nogach. Nie tak dawno odwiedził mnie w programie Damian Janikowski, który myślę odpalił małą bombkę przed tym pojedynkiem, po tym co powiedział. Ale zanim przejdziemy do tych najmocniejszych słów, to ja chciałbym zwrócić uwagę na, na to, co o przygotowaniach Mariana Ziółkowskiego. Do pojedynku z Saladinem Parnasem powiedział Damian. Bo ja te same słowa usłyszałem z ust trenerów Mariana w materiale dzień z Marianem Żółkowskim, że te przygotowania do parnasa no wcale nie były takie dobre, że w tych przygotowaniach coś poszło nie tak, że tym razem Marian będzie lepiej przygotowany i czy ty możesz faktycznie potwierdzić, no, że teraz Marian jest przygotowany, jak to mówią, no w punkt. Tip top, że nie ma już teraz, że po tym pojedynku nikt nie powie, że jednak w poprzednich przygotowaniach coś nie zagrało. Wydaje mi się, że te przygotowania są optymalne. Wszystko jest ok, wszystko jest dobrze. Marian jest pod opieką trenera jocza i to zawsze szło najlepiej. Wychodziło, co było widać po dołączeniu jego do WCA, kiedy tam head coachem był trener Robert Jocz. Słuchał się trenera, szanuje bardzo trenera, ma taki wiesz, zdrowy, fajny respekt do, 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 do pracy i do wiedzy Roberta. Zresztą ja też. I ufamy trenerowi. Wiemy, że to jest ta droga, którą trzeba iść. I, i, i pod okiem trenera ocza jest po prostu bardzo dobra forma. Wszystko jest tak, jakbyś powinno non-stop jest wszystko omawiane, konsultowane, oczywiście są też inni trenerzy i też jakby należy ich wkład tutaj docenić i, i, i zobaczyć, natomiast e, no po prostu Marian się dobrze czuje z Robertem i e, ufamy sobie wszyscy tutaj w teamie i, i jakby no wiemy, że, że została zrobiona bardzo dobra robota, no i co, no zostaje już nie, mi, nie nawet nie trenerowi, tylko Marianowi pokazać to w klatce, no bo to przecież o to chodzi, nie. No Nie walk, czy tam zawodników, czy w ogóle przygotowań przez pryzmat tego, co było realnie w przygotowaniach, tylko po tym, co pokazali w klatce. No więc no, niestety trzeba poczekać jeszcze te kilkadziesiąt godzin. No to teraz ta największa bomba odpalona przez Damiana Jańkowskiego. Ja widziałem, że Damian później w jakiś sposób to sprostował, ale to sprostowanie zostało usunięte. No Słowa o tym, że Marian w trakcie przygotowań do, do walki z Saladinem Parnasem został znokautowany. No, nie wiem, co on ci powiedzieć. No. To chyba najlepszy komentarz. Tak, no tak, to chyba trzeba zostawić. No, cóż. Pomówmy o tym, co może ty, no, Przepraszam, jednak muszę coś powiedzieć, bo starałem się nie, ale jednak muszę. Czy znaczy w ogóle to bo najzabawniejsze jest to, że to nie jest prawda, że Marian, bo Marian nie był znakotowany w tych przygotowaniach na spalinkach, więc nie wiem, nie, nie wiem, jakby skąd. Taka wiedza, może po prostu Damian się pomylił z kimś innym, no też się zdarza, jesteśmy ludźmi. Natomiast no, jak ogólnie, jakby, no, chyba, chyba tylko tyle chciałem dodać. No tak, i sam Damian, tak jak powiedziałem, zamieścił na Instagramie takie oświ oświadczenie, no, bo ono niedługo było w sieci, okay. w, którym, w którym sam przyznał, że chyba jednak się przejęzyczył, że, że to Marian nie był znokautowany, a podłączony. Dobrze, przejdźmy do czegoś innego, czegoś, co może być naprawdę duże. No bo Wojsław Wersiewski rzadko, kiedy pytany o to, czy ktoś tutaj zyska status pretendenta, na pytanie, jak blisko zwycięzca pojedynku, Warela Ziółkowski, jak blisko pasa, będzie odpowiedział wprost, że w zasadzie tutaj wyłonimy pretendenta do pasa wagi lekkiej. Rozumiem, że to też praca, którą wykonywałeś przed tą galą. No tak, no nie ukrywam, że dążyliśmy do walki o pas, jednak no tutaj słowo Saladina też które no publicznie deklarował, tak, że, że jakby nie chce walczyć z Marianem w Paryżu. No dowiózł swoje, jest tutaj, tak jak mówię, dużym graczem jest gala cała pod niego, ułożona, jest główną gwiazdą. Francuskiej sceny, jeśli chodzi o zawodników KSW, więc do tego z tego co wiemy, ostatnia walka w kontrakcie. Więc ma wszelkie możliwości ku temu, żeby wybrzydzać. No i gratuluję, wybrzydził tak jak chciał, więc fajnie dla niego. Natomiast, no cóż, no jeżeli nie to, to chcieliśmy zawodnika, który, z którym zwycięstwo i jakby też ranga walki, czyli po main event, będzie świadczyło o tym, że no nie ma mowy po prostu. A nie chcieliśmy też czekać, tak? Chcieliśmy się bić na tej gali, Marian bardzo chciał e, sobie tę galę upatrzył, wymarzył, więc e, no po prostu rozmawialiśmy w tę stronę, żeby był to na tyle mocny przeciwnik, żeby nie było już wątpliwości, kto, kto jest następny po wyganej w danej walce. No i tak też e, ja usłyszałem no to, co cieszę się, że Wojsław potwierdził to publicznie u ciebie. Jeżeli tak mówisz, to, to na pewno tak było. Natomiast no jakby, no, my też dostaliśmy taką mm, taką zwrotną, że tak, że, że, że jeżeli tę walkę wygramy, no to jesteśmy pierwsi w kolejce. Pomówmy o czymś, co było tematem na wspomnianym Twitterze, tematem, który ty wywołałeś przed tym pojedynkiem. No powiedziałeś, że tutaj organizatorzy musieli się mocno naszarpać, bo po raz pierwszy... I tak mi się wydaje, no wiesz, ja nie organizowałem tej gali, natomiast jeżeli ja taki mały żuczek z jednym zawodnikiem tyle różnych dziwnych rzeczy musiałem przejść, no to, to domyślam się, że od strony organizatora, który nie tylko jakby dba, czy, 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 czy musi dowieść zawodników, ale i cały, cały zespół, produkcję, nie wiem, jakieś tutaj procedury wszystkie i tak dalej, no to... To jeżeli to było tak w tej samej proporcji upierdliwości i niekompetencji i abstrakcji, no to, to podziwiam. No. Zmierzam, dokończę to pytanie. Komisja, bo tutaj sankcjonuje galę w Paryżu miejscowa komisja. No więc słucham, bo napisałeś nawet takie krótkie słówko jak dramat, więc pytam, z czym musiałeś się mierzyć jako menadżer zawodnika przed galą w Paryżu? Trzeba to też yy, przefiltrować przez to, że ja w ogóle mam e, jakąś taką moją prywatną fiksację, jest jakieś takie podejście wolnościowe i przede wszystkim, żeby rzeczy czemuś służyły. Nie lubię takiej sztuki dla sztuki, czy po to, żeby kogoś, wiesz, tam w pierśień pocałować i tak dalej. To yy, jakby no, nie lubię takiego, wiesz. Yy, sposobu pracy, nie wiem, współpracy, czy jak to nazwać. Yy, więc no, to jest, jest milion abstrakcji. No. Poczynając od tego, że co mnie, to chyba najbardziej mnie rozbawiło z tego wszystkiego. Yy, no muszę, nawet przy, yy, przemyślałem sobie gag na tę okazję, więc po, Państwo wybaczą, oczywiście zapomniałem go przygotować przed, ale to potrwa dosłownie sekundkę. Yy. O, na przykład, no taki pod, podam taki przykład, to są... Trener... Robert Jo Robert Słodkowski. To, to jest tylko przykład. W Polsce to są, i w ogóle chyba wszędzie, bardzo szanowani trenerzy, no jak widać z pasem UFC, też zdobytym przez Janka, bardzo szanowani trenerzy i jakby no chyba nie muszą nikomu udowadniać, tak, że, że no jakby... Są kompetentni w swojej pracy. No i teraz, żeby Państwo wiedzieli o co chodzi. No tak, to są ci trenerzy. I wszędzie są dobrymi trenerami, super szanowanymi osobami. Tu to są nielicencjonowani trenerzy, więc nie mają prawa wstępu nigdzie, ponieważ nie mają licencji francuskiej. No i o taką licencję trzeba oczywiście wystąpić, żeby tutaj mogli być w narożniku z zawodnikiem. No i. Oczywiście, więc tak, to są trenerzy, którzy nie są nikim ważnym i teraz, uwaga, przygotowałem się. A teraz to już są bardzo ważni trenerzy, którzy mają licencję, bo ta licencja nie polega na sprawdzaniu niczego oprócz wniesienia opłaty. A, nie e... Rozumiem, że gdybym no, ja przyszedł w tej koszulce Pride, wyłożył tak, kasę i, i powiedział będę narożnikiem tak. to masz, dostajesz licencję jest jesteś super narożnikiem co więcej moja babcia nie wiem ktokolwiek pani z żabki też będzie licencjonowanym narożnikiem i trenerem z licencją więc jest to debilizm no jest to po prostu wyłudzanie pieniędzy i, i jakby nabijanie jeżeli te 200 zł przemnożymy razy ilość narożników no to już jakaś tam sumka fajna robi ktoś ma na nie wiem fajny wyjazd, tak, z całej gali czy na cokolwiek, no jest to kosmos. No to niech to się nie nazywa licencja, niech to będzie po prostu opłata narożnikowa, nie wiem czy cokolwiek, no ale rozumiesz, dostajesz, jak, jak bardzo to jest krytyńskie, dostajesz certyfikat czegoś, na podstawie tylko, którego jedynym kryterium jest przelew, nic więcej. Ja myślałem, że nie wiem, no będzie sprawdzanie, czy ktoś, nie wiem, nie był karany za korupcję w sporcie, czy ma jakieś doświadczenie, czy nie wiem, czy bywał na większych galach, udokumentować to jakoś, nie wiem, no, cokolwiek. No, no, szczerze mówiąc, no, jakoś bardzo się tam nad tym nie rozwodziłem. Natomiast no, wyobrażałem sobie, że jak czymś to trzeba poprzeć, a ja to trzeba poprzeć tylko przelewem. Także yy, no, no, tego typu rzeczy są idiotyczne i służą tylko temu, żeby po prostu wyłudzić kolejne parę euro. Yy, no ale to tak działają związki. Ja zawsze byłem przeciwny. W naszym nasz sport się w Polsce, zwłaszcza wspaniale rozwinął, bez żadnego związku, bez niczego. Mamy super gale, super fachowców, profesjonalistów. Rynek sam wszystkiego pilnuje. I sport się fajnie rozwija, a chociażby Szwecja jest przykładem, gdzie związki zbytnio wkraczały związki czy komisje zbytnio wkraczały. I, I, z... i liczba gal MMA, MMA drastycznie spadła. No Nie no, umarło, MMA umarło. W Szwecji aktualnie nie ma MMA tak naprawdę. A był to rynek, na którym było i UFC, i kilka lokalnych gali, naprawdę dużo fajnych zawodników się stamtąd wywodziło. No i już nie ma tego. No. Kluby padają, wszystko pada. No i to, więc ale oni trzymają swoje procedury, jest fajnie. No i kolejna rzecz, no to są jakieś, które też przyprawia mnie o ból głowy, no to jest jakiś kontakt, który jest fatalny. Trzecia rzecz to jest to, że wszystko trwa tyle. Czwarta to niekompetencja. Mieliśmy jakieś tam badania. O tym też powiedział Własław, że był jakiś problem, z, z, zdaje się, z odpisem tak, znaczy, do badania Mariana. Z opisem, opisem. Z opisem badań był problem taki, że ja wysłałem badania jeszcze w marcu. E, dostaliśmy oczywiście jakieś tam wstępne wytyczne, jak to ma wyglądać. Wysłałem te badania. E, e, Dopytywałem jeszcze e, później, czy na pewno, bo to było, że sa, samo badanie wystarczy. I ja, czyli jakby, no, nazwijmy to, nie wiem, plik z badaniem, tak? E, ja mówię, ale czy na pewno nie opis? Może opis, bo jednak zazwyczaj, no, na przykład komisja w Wielkiej Brytanii, Safe MMA, e, potrzebuje opisy tłumaczone. Nie, nie, samo badanie. Dobra, no i cisza, 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 cisza. No i wyobraź sobie, że w y, mm, środę o godzinie, teraz przed garą, o godzinie 22 dostaję informację, że jutro do 18, czyli w czwartek do 18 ten opis jednak po angielsku medyczny z pieczątkami musi być. No to ja oczywiście, wiesz, pff, no ale dobra, robota, tak? I teraz wyobraź sobie, Marian nie odbierał swojego opisu, y, bo miał informację, że go nie potrzeba. I jego już w Polsce nie było. Bo już był na Gali, znaczy we Francji. E, ja nie jestem Mariana mamą ani żoną, że wiesz, mam jakikolwiek tytuł do tego, żeby odbierać jego Musiałbyś mieć pełnomocnictwo. Dalej. Dokładnie. No, komisji to nie interesuje oczywiście. E, więc na ładne oczy, wiesz, na uśmiech i tam bardzo panią błagam, bo no tutaj z Boszy on nie wystąpi, nie wystartuje, nie tego. Trzeba takie rzeczy załatwiać. No i okej, okay, fajnie, że pani była miła, się zgodziła, zrozumiała jakby temat i ten, ale gdyby mi powiedziała, spadaj pan, kim pan jesteś, w ogóle mnie to nie interesuje, to szczerze, dobrze by zrobiła. Czy do tej walki mogłoby wtedy nie dojść? No tak, bo, bo to jest kluczowe badanie, MR i MRA z głowy. I bez tego, no nie ma się bez, bez opisu. Więc jakby sa, sami się zapętlają w takim czymś, rozumiesz, yy, można to było sprawić od razu, można było napisać od razu, można było, nie wiem, cokolwiek. A wiesz, dostajesz informację, że nie, nie, opisu nie trzeba. No dobra, no to nie, to nie. No dobra, i teraz wyobraź sobie sytuację, a Marian na przykład nie ma menadżera. Przecież nie musi mieć menadżera. On jest już tu i kto miałby to załatwić? Wiesz, to, jest, no to są takie głupoty, nie, ale to jest, wiesz, no pół dnia na to tracę, jeżdżę gdzieś, dzwonię po klinikach, błagam, żeby mi to opisali po angielsku, wiesz, z pieczątku, ze wszystkim. Muszę jechać tam jeszcze osobiście, oczywiście też wybłagać swoje. Tutaj też ogromne podziękowania dla MD Clinic, dla Ady Turskiej czy Kulkowicz teraz właściwie, która, która się nami opiekuje z ramienia MD Clinic i gdyby nie jej po prostu determinacja i chęć pomocy posunięta dużo dalej niż można oczekiwać. No to byśmy po prostu tego nie dowieźli, tej walki by nie było. I nie, nie byłoby dlatego, że Maren nie jest zdrowy, czy nie wiem, czy my coś zaniedbaliśmy, tylko nie byłoby dlatego, że to nie wiem, no tam jest jak jest. No I oni tu zbieram sygnały też. Po moim tweacie odezwali się do mnie inni menadżerowie zagraniczni, że też to samo przechodzą, że to jest skandal. Nie wiem w sumie, jak ten tweet po polsku pisany gdzieś tam trafił za granicę, ale musiał gdzieś jakoś trafić. Kilku, znaczy kilku, dwóch menadżerów zagranicznych do mnie napisało też. właśnie, Jeden na Twitterze, a z drugim się znam, więc napisał mi na Whatsappie, że, że, że to jest jakiś kosmos, co tutaj się przechodzi. Pewni ludzie z ekipy KSW też wyrażali mi swoje od innej strony problemy z tą całą komisją. No tutaj trzeba, komisja jest po to, żeby pobierać opłaty i rządzić. I żebyś ty był w roli petenta, czyli uniżony musisz przyjść, jak wiesz, w PRL-u, w urzędzie. Przyjść, wybłagać, może jeszcze flaszkę dać i jakoś to będzie. Nie? To jest ta ciemna strona związków sportowych. I ja tego starego nie akceptuję, nie chcę, nie lubię, nienawidzę. Mam naturę wolnościowca, denerwują mnie takie rzeczy i to niczemu nie służy. Czemu służy licencja? Pobraniu opłaty, niczego więcej. Co więcej, stary, wiesz co się dowiedziałem? Tłumacz na Gali, który idzie z zawodnikiem, żeby nie wiem, no, mógł cokolwiek się dowiedzieć w trakcie Gali, czy nawet później wejść do klatki, wiesz, zrobić tłumaczenie. Również musi zapłacić licencję. Rozumiesz? Więc jest, każda osoba, która pracuje na Gali, musi mieć licencję. Medycy muszą mieć licencję, każdy musi mieć licencję, wszyscy muszą mieć licencję. No. A czemu to służy? No tylko jednemu, wiadomo opłatom. Opłatam. I to jest straszne, to jest obrzydliwe. Powiem tak żartobliwie, że nie teraz zacząłem się zastanawiać, czy ja potrzebuję licencji. A to już nie wiem, <laughs> musisz się zastanowić, no bardzo możliwe. może nie będzie, może to będzie ostatni wywiad no, przed galą. Ale stary, naprawdę, no to jest, wiesz, to... i takich rzeczy jeszcze kilka było, tak, w trakcie tego wszystkiego. Już mniejszych może, no ale wiesz, no, ta sytuacja z tymi badaniami, Marian nawet nie wiedział, że jest taka sytuacja, ja mu nawet nie mówiłem, bo no, po co ma się tym stresować, tak? Wziąłem to na siebie, załatwiłem, okej, okay, ale mówię, gdyby mnie nie było, ja mogłem z nim przyjechać też w środę, od środy, nie w piątek rano, tak? E, albo mógł być chory, albo w ogóle mógł nie mieć menadżera, kto by to załatwiał, no to jest jakiś kosmos, no, to jest sztuka dla sztuki, to jest najgorsze, no, czyli jeszcze rozumiesz, tam dostajesz, ma być to, do tej i do tej, jak nie, to fakol, no i tyle. Okej. Okay. Ja się nie godzę, bo ja po prostu się nie umiem tak, na takie postawy godzić. No nie, jak ktoś na mnie pluje, to nie umiem udawać, że deszcz pada, no i tyle po prostu. Nie, nie. Dlatego ten tweet to był wyraz mojej frustracji, moja mała walka ze światem, którego już nie zmienia, ale przynajmniej sobie pogadam. No. Ale ja myślę, że takie głosy są potrzebne, bo wydaje mi się, że. Y no, jeśli związki będą działać w ten sposób, to możemy się obudzić z taką sytuacją, że MMA się nie rozwija w takim tempie, jakim rozwijało się. Do tej no, pory ja nie mówię, ale że, ale że, że ma nie być związki, badań i tak dalej, i tak muszą. dalej. W Polsce nie ma związku KSW, umówmy się, robi to super profesjonalnie. I nie tylko KSW. Związki słuchaj zawsze do tego prowadzą, bo czemu służy taki związek? Że najpierw zabezpiecza siebie, czyli wszelką odpowiedzialność rzuca na drugą stronę, czyli to Tobie ma zależeć, żeby udowodnić, że Ty w ogóle się nadajesz do tego, żeby to robić. Wszelką odpowiedzialność zrzuca i jeszcze swoich ludzi instaluje. Tutaj nie mogę mówić o szczegółach, bo gdzieś tam ten, ale też był taki problem przy organizacji tej gali, Wiem, że są narzucane pewne rozwiązania czy osoby, żeby zarabiały te osoby, które mają zarobić. No. I, I brały w tym udział te osoby, które mają wziąć udział. No, czy, czyli czy, czy ten związek w takim razie, co on. O, i to jest puenta tego wszystkiego. Co dał ten związek? Nic. Co wziął? Dużo. Co w czym pomógł? Nie wiem w czym. Utrudnień? Miliard. A w czym pomógł? W niczym. Nie, nie ma ani jednego plusu, a pracuje. I z Kadewagers, i z UFC, i tak dalej, i tak dalej, z ACA z różnymi. No, na, w różnych krajach, w różnych aglomeracjach, w różnych warunkach rob, są gale, powstają i, i pracuje. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z tym, żeby to czemuś realnie służyło, oprócz takiej sztuki dla sztuki, no i oczywiście opłat. Tu postawmy kropne, kropkę, dwa wątki. Jeden, wybiegniemy trochę w przyszłość, ale to może mieć związek ga, z galą w Paryżu. Czy dochodzą do ciebie jakieś informacje? że status pojedynku twojego zawodnika, Patryka Kaczmarczyka z Robertem Ruchałą może w pewnym sensie ulec zmianie, to znaczy, czy oni zawalczą o pas tymczasowy, czy może dojść do sytuacji, że jednak to będzie pas regularny. No wiemy, że Salahdin Parnas ma ostatni pojedynek w kontrakcie z organizacją KSW. Tyle wiem, że to no... Prawdopodobnie od tego będzie zależało, jaka będzie decyzja Saladina. I czy zostanie, jeżeli zostanie, no to jest mistrzem i powinien bronić pasa tego właściwego. A jeżeli odejdzie, no to prawdopodobnie będzie zmiana. Natomiast jakby wiedzy żadnej takiej nie mam. Że w którą stronę to idzie, albo przecieków. Jeżeli masz coś, to chętnie też. Próbowałem tutaj wyciągnąć od Wojsława, ale też mi się nie udało. Myślę, że tym tematem. Też rozumiem odpowiedź Wojsława, zajmuje się Martin, bo to on jednak negocjuje z zawodnikami zagranicznymi, więc zostawmy już ten wątek. Wiadomo, że ty zajmujesz się nie tylko zawodnikami, tutaj też koszulka okolicznościowa, konkurencyjny program powiedzmy, nie, ale. Nie przygotowano, naprawdę w niej jechałem już z Polski dzisiaj. Ale jest jeszcze jeden projekt. Gales, Strife MMA, no w marcu odbyła się kolejna edycja, ja się zastanawiam, czy możesz coś zradzić, czy są już plany na. Na kolejne gale, strajf, i na tym zakończymy naszą rozmowę. Dwie gale zrobiliśmy, tak, luty, marzec, szybciutko, jedna po drugiej. Było to ciężkie wyzwanie. Następną chcemy zrobić w czerwcu, prawdopodobnie gdzieś w, w okolicach połowy czerwca. Lokalizacji jeszcze nie mogę podać, ale generalnie myślę, że odwiedzimy nowe miejsce dla nas. To, to, to tyle chyba mogę powiedzieć. No i co? No, jak zwykle, dobre walki, wszystko za darmo, możliwie dostępne dla widzów. Myślę, że i, i fajne niespodzianki, dobre powroty. Myślę, że już mogę zapowiedzieć, że wyczekiwany przeciw, znaczy przeciwnik, zawodnik będzie na tej gali, Sanjar Supow, taki bardzo utalentowany chłopak 3-0, i pierwszy raz w wadze lekkiej będzie walczył. Myślę, że mogę też już zapowiedzieć, że zawalczy Kacper Wrubel. Też bardzo fajnie się pokazał. I, 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 I to jest jakby mm, zawodnik, którego też chcemy dalej u siebie oglądać. No i zawalczy Patryk Gabowski, tyle mogę powiedzieć na ten moment, ale co to będzie dokładnie, całej gali nie chcę jeszcze zdradzać, ale te trzy nazwiska pierwsze u Ciebie nigdzie to nie padło. Mogę powiedzieć, że będą. I za to dziękuję, stawiamy kropkę i czekamy na sobotę. Ja liczę, że to będzie dobry pojedynek, no i czekamy na starego, dobrego Golden Boya. Taki będzie. Dziękuję Ci za rozmowę. Artur Staszewski był moim i Waszym gościem. Artur Mazur, klatka po klatce, nadaje z Paryża. Dziękujemy Wam za uwagę.